Przeglądy i festiwale piosenki harcerskiej to w przypadku bolesławieckiego Chówca nie jest nowy pomysł, ale ten festiwal postanowiono zrobić z dużym rozmachem, zapraszając do udziału w festiwalu nie tylko drużyny Chówca, ale także grupy z bolesławieckich szkół podstawowych i gimnazjalnych. I tak zrodził się pierwszy festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej. Mamy dzisiaj festiwal piosenki harcerskiej turystycznej, który planowaliśmy od dawna, na który uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta. Dla mnie jest to impreza o tyle przyjemna i nie wymagająca ode mnie szczególnie wiele zabiegów, że mamy dzisiaj tych, którzy nas zastępują, którzy potrafią zrobić całą pracę organizacyjną, przygotowawczą, wychowawczą z tym związaną. Uczestników festiwalu powitał wiceprezydent Bolesławca Kornel Filipowicz, który pogratulował harcerzom inicjatywy. Organizacja festiwalu była ważnym sprawdzianem dla Katarzyny Kraśnickiej, która rolę komendantki festiwalu przejęła w związku z próbą na kolejny stopień instruktorski. Lubię śpiewać, także pomyślałam, że festiwal to jest super sprawa. Wcześniej były festiwale już organizowane, także to jakby można powiedzieć kontynuacja tamtych. Katarzynę dzielnie wspierał i w organizacji festiwalu, i na scenie Radosław Kalamarz. Zajmuję się kilkoma sekcjami, mam swoją drużynę, ale przy okazji działam sobie w klubie muzycznym, w którym jestem przybocznym. Tam są zastępowi, którzy prowadzą dwa zastępy, jeden wokalny, drugi gitarowy. Każdy ma na celu kształcić młodych muzyków, naszym chłopców, harcerzy, którzy potem wyjeżdżają na festiwale i tam zajmują naprawdę wysokie lokaty. Każdy z zespołów prezentował na scenie dwie piosenki, jedną autorską i drugą ogólnie znaną. W praktyce na scenie można było usłyszeć nie tylko popularne piosenki typowo harcerskie, ale także szanty.